Moi drodzy, jak wiecie, zawsze jest dobrze rozpocząć dzień od śniadania. A jeżeli śniadania, to w wyjątkowym gronie, przy wyjątkowych potrawach. Takimi właśnie tutaj rzeczami zajmujemy się na śniadaniu Mistrzów Leadership Development Seminar. Jemy najlepsze potrawy w najlepszym towarzystwie liderów klubu Duo Life, którzy swoją postawą, charakterem i zachowaniem, osobowościami pokazują, że to, co dla innych jest niemożliwe, w klubie Duo Life nas to nie interesuje, nie dotyczy nas to. Tutaj robimy rzeczy, które są niemożliwe. Wspólnie celebrujemy sukcesy, zanim zaczniemy sesję generalną. Wspólnie podsumowujemy to, co nam udało się zrobić oraz wręczamy statuetki, które mają być pamiątką, która na zawsze będzie wspominać ten wyjątkowy dzień w tym wyjątkowym gronie. Zaczynamy dzisiaj fantastyczny dzień, jeden z trzech dni, który będzie towarzyszył Leadership Development Seminar. I zapraszam Cię już dziś, żebyś postarał się, bo naprawdę warto, aby na kolejnym śniadaniu mistrzów być tutaj razem z nami i celebrować sukcesy Twoje i Twoich struktur, Twojego klubu Duo Life. Zapraszam Cię już dziś. Właśnie zaczęło się trzydniowe szkolenie. Niesamowita energia, jaka tu jest atmosfera, pełna sala. Przyjedź, zobacz, ile tu się możesz nauczyć. Zapraszam Cię gorąco. Na pierwsze LDS namówili mnie moi rodzice i choć nie byłam za bardzo przekonana do tego, czy tutaj przyjechać, to zauważyłam, jak ogromną wartość w moje życie wniósł pobyt tutaj. Musiałam być na tym LDS-ie, bo wiedziałam, jak wiele zmienił w moim życiu ten pierwszy. Bardzo ważny jest dla mnie rozwój osobisty, bardzo ważni są dla mnie ludzie, z którymi robię ten biznes. LDS jest takim wydarzeniem, na którym doładowuję akumulatory. Jestem to szósty raz, przyjeżdżam tu od samego początku, jestem od początku firmy. Jest to dla nas bardzo wyjątkowe wydarzenie. Bierzemy tu po prostu energię od liderów, od uczestników, od trenerów, od wszystkich. Daje nam to kopa na kolejne 3 miesiące do następnego LDS-u. Musisz przyjeżdżać, musisz się rozwijać, bo jak my się rozwijamy i jak my się zmieniamy, to zmienia się wszystko, wszystko wokół, zmieniają się ludzie, zmieniają się partnerzy biznesowi, zmienia się całe nasze życie.
Stoi obok mnie dyrektor regionalny Tomasz Zabawa, który właśnie przed chwilą został wybrany do Rady Liderów jako przewodniczący tej rady. Także na gorąco pytamy go, jakie emocje temu towarzyszą i jak się z tym czuje. To znaczy, no na pewno zaskoczenie. Na pewno zaskoczenie, że zostałem akurat wybrany. Najwięcej głosów otrzymałem, zostałem przewodniczącym Rady Liderów. Jest to niewątpliwie niesamowity zaszczyt. Zaszczyt, honor, ale też ogromna odpowiedzialność, która spoczywa i zdaję sobie z tego sprawę. I mam zamiar sprostać temu zadaniu. Całą radą już żeśmy rozmawiali i zrobimy wszystko, żeby godnie reprezentować te osoby, które nas wybrały, czyli wszystkich klubowiczów. Ja mam już pomysły, które zaproponuję Radzie Liderów, ale też nie chciałabym może na dzień dobry zdradzać, będzie to niespodzianka, ale przede wszystkim zastanawiam się, jak teraz tam są sami mężczyźni. Podobno kobieta łagodzi obyczaje, więc mam nadzieję, że ta współpraca będzie się układała wspaniale. Ja ogromnie się cieszę za zaufanie, jakim obdarzyli mnie ludzie, którzy głosowali, bo to jest wyróżnik. Masa pracy z tym jest, to się tak wydaje, że to jest takie proste, ale ja lubię służyć innym i tak jak ty, cieszę się, że ja przy twoim boku stoję, ja się cieszę, że mogę stać przy boku zarządu, ale być też tym okiem, uchem i duchem cały czas w pracy w terenie i to jest fajne, że my możemy realizować pewne działania, które są, bo rynek się zmienia, żeby dostosować to, co robimy wspólnie, do tego, co rynek krzyczy, woła czasami. Wiem, że czeka mnie mnóstwo pracy, mnóstwo koncentracji. Będę musiał znowu się rozciągnąć, żeby temu wszystkiemu sprostać, ale jest to też taki olbrzymi dowód zaufania i jak gdyby też szacunku mi się wydaje, tak, że ktoś zaufał mi, że ja sobie z tym dam radę i że będę mógł lepiej komunikować, będę mógł lepiej z wami współpracować, że to się wszystko przełoży znowu na wzrost organizacji. Tylko jedno. Świat to nieograniczony potencjał. Ludzie to nieograniczony potencjał. I chcę ci powiedzieć, że na takich wydarzeniach, jak widzisz, jest możliwość i konkretne narzędzia i podpowiedzi, jak ten potencjał wykorzystać. Będziesz widzieć duży potencjał, wykonasz masę działań, a twoje rezultaty naprawdę potrafią zaskoczyć. Zapraszam cię serdecznie na kolejny Leadership Development Seminar, bo naprawdę warto tutaj być. Bądź wytrwały, dąż do celu i wierz w to, co robisz tak naprawdę z pasją, a wszystko ci się uda. Jeżeli masz wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają i ty chcesz ich wspierać, to każda ściana jest do zdobycia. Wszyscy musicie tutaj być!